Teraz ja, teraz ja, teraz dobra, no teraz ty, teraz ty, teraz ty. Puh. Nie, no nie. Rozsadzi ci mózg. Nie. Why are we going? No takie same. Cześć, witajcie w Świecie Matyldy. W dzisiejszym odcinku testujemy słodycze halloweenowe. No. I wkręcamy w tą naszą mamę, czyli tak naprawdę mama będzie z nami testowała. Jestem ciekawa. Jak nasza mama słyszy słodycze, to już od razu przybiega. Tak, jestem ciekawa, bo to nie są zwyczajne słodycze, tylko halloweenowe. I to są jak, to są różne fasolki różnych smaków, jakieś czekoladki, różne takie halloweenowe. Są kwaśne i nie ty, są słodkie, ale nie tylko słodkie. Są kwaśne, gorzkie podobno i różne inne smaki. No. Było ich więcej, ale Kalinka ja wszystkie zjadła, więc... Dlatego, jestem ciekawa z jednego jeszcze powodu, dlatego, że mama, gdy słyszy słowo słodki, no to wie, że to jest coś słodkiego, czyli coś, nie wiem, jakiś cukier, czy coś takiego, coś cukierek. Ale słodkie cukierek. To jakieś słodkie. A tutaj są raczej jakieś gorzkie, kwaśne i różne takie, więc zobaczymy. Jeszcze przed tym chciałam wam coś pokazać. Świat Matyldy poleca. Dobra, to jest taka książka, którą niedawno przeczytałam. Jedyna taka Ester, bardzo fajna, o przyjaźni i kłamstwie trochę. To jest taka książka, jedyna taka Ester, gdzie są dwie przyjaciółki. Jedna to jest Sign, a druga to jest Ester. To jest opowieść o przyjaźni i o kłamstwie. Trochę dlatego, że Sign poznała Ester i chce się bardzo z nią zaprzyjaźnić. Ester się chce też z nią zaprzyjaźnić i się zaprzyjaźniają. I mają bardzo różne ciekawe historie, dobre i złe historie. Ale to takie przyjaźni, że są czasami dobre strony przyjaźni, a czasami są złe strony przyjaźni. Myślę, że zaciekawi was tak samo ta książka jak mnie. Szczerze, to jest bardzo fajna książka na przykład na jakiś wyjazd, chociaż teraz raczej nie będziecie wyjeżdżać, ale na przykład kiedy macie wolny czas, bo teraz pewnie będziecie mieli dużo wolnego czasu. Bardzo fajna książka, bardzo polecam i ja szczerze ją szybko przeczytałam. No to dziennik i mi się bardzo podobała. Polecam wam ją szczególnie na długie zimowe wieczory. No to co, Kala? Wołamy mamę? Tak! Raz, dwa, trzy. Mama! Cześć! Cześć! Dzisiaj testujemy halloweenowe słodycze z tobą. Czyli ze mną czy na mnie? Daj to! Dobrze. Już się nie mogę doczekać. To co najpierw? Od czego zaczynam? Od czegoś słodkiego bardzo... Daj to. Żeby nie jakieś delikatnie, tylko najgorsze. To jest coś bardzo ostrego chyba. Strasznie ostrego. Dobra. Próbujemy? No. Tak, zębów. Nie, nie próbuję! Nie, ale... O, patrzcie. To są cukierki. To są takie cukiereczki, proszę. Po jednej dla każdego. To są jakie? To są różne. To jest tak. Blueberry, apple, melon i lemon. Dobra. No to ja mam blueberry. A ja biorę lemon. A ty co masz? Nie, 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 nie. Lemon. Ty masz lemon. Otworzę ci, dobra? Lemoniada, lemoniada. Ja też mam lemoniadę. Dobra, otwieramy. Czekaj, najpierw Kalinkę. Uwaga, na 3-4 wkładamy do buzi. O, ja cię boję. Nie, 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 na 3-4, poczekaj. Nie zaczekaj, nie. Ja się też boję. Nie pamiętam, że w szkole kiedyś to jest. Dobra, poczekaj, czekaj. To rozsadza, jak widzicie, to rozsadza mózg. Puh. Nie, no nie. Rozsadzi ci mózg. Nie. Dobra. Pamiętasz, że kręciliśmy taki odcinek i Kalinka mówi, jak ona powiedziała, mamusiu, nie rozsadzi mi mu głowy. Zrobimy ślub. No, on nie będzie mi pękać głowa. Ale to straszne jest. Patrzy. Strasznie. Uwaga, dobra. 3, 4. Właśnie! Dziękuję. Chodźcie, tego się chyba nie da zjeść. Ja tego nie zjadłam. Zdało mi się. Ja?
Znaczy, bo mi się Poczekaj, sama ci się wybyła. No. To znaczy, ja już mam sutkę. Na początku jest taki kwas, że nie do przejścia. Ale się ja już mam sutkę. Nie, ale ja w ogóle nie doszłam do końca. Ale do końca z czego? Cukierka? Czyli ja już mam słodkie buzi. Mhm, ja już mam też. Czyli jaki wniosek? Jeden punkt, jeden punkt. Halinka? Zero. No dobra. Nie jedz, no dobrze. Dobra. Jak to damy tacie spróbować, zobaczymy jaką on będzie miał minę. Dobra, to teraz jeszcze oceniamy. Oto te cukierki. Ja daję od 0 do 10, daję 7 na 10. Bardzo kwaśne, bardzo kwaśne. Potem już bardzo, bardzo dobre, słodkie i jeszcze później troszeczkę kwaśne. Teraz ja. Dobra, no teraz ty. Zero. Takie było kwaśne? A ja tak oceniam 6 na 10. Dobrze. Mi smakowało dlatego, że na początku było bardzo, bardzo kwaśne, później bardzo słodkie i na końcu troszeczkę kwaśne i słodkie. Tak miały proszek w środku, tak, nie? Tak. Dobra. A to co teraz? To ja dostaję punkt i mama, bo zjadłyśmy. A ja zero. Dobra. Co teraz? Może te orzeszki? O, coś słonego. Nie. To są takie orzeszki. Miejmy nadzieję, że słonego. A potem coca-colowe. Dobra. Okay. Mam nadzieję, że to są coca-colowe. Dobra. Ja te pomarańczowe. Tu są dwa kolory. Okej. Po stronie. Będą. Takie jak te orzeszki wasabi, no. Dobra. Ja wziąłam zielonego i takiego żółtego. Ja też. No. Uwaga. Ja mam dwa takie. Raz, dwa, trzy. No. A to jest słodkie. Nie jest słodkie. Nie poparzyło. Ja też. Popij czymś. No a czym jak wy macie tylko picie? Które ci smakują? To pomarańczowe, ale tych nie próbowałam. To spróbuj tego. A nie, weź sobie więcej. Poczekaj, Karinko. O nie, ja mam dwa zielone i muszę to zjeść. To jest sobie dobre. Ja dostałem punkty, bo mokre. Kalka? Zobacz, kawałek grzeszka. Piąteczka. Zaliczyłyśmy punkt. Ja zjadłam. Ale jest zrozumiałego. I one bardzo smakują. Są ostre. Ale są... smakują te. Bardzo smaczne. Zielone. Dobra. Oceniamy. Od 1 do 10. Tysięcy! Smakowały ci, ale ile widziała? No, akurat 5 dodać 1000. No, Karinka 5 dodać 1000. Dobra. No, ale tak 6-7 byś dała na 10. Nie, to jest pyszne. Pyszne? No to ale, może. Ale 1-0, bo było ostre. No to 1 i 0 to daje 10, tak? No. Dobra, no. A ty? Ile dajesz? 5. Ja daję mocną 8. Bardzo mi smakuje. Dobra, to następne. Ja! Ty masz 2 punkty, Karka ma 1, ja mam 1. Mogę? Okej. To zaraz ja. To mnie zaintrygowało w sklepie. Słuchajcie, to są takie batoniki. To są takie batoniki. I te batoniki są w różnych smakach. I też są halloweenowe. No. To jest ostre? A to jest ostre. O, zobacz. Coś ty mówiła! Mamy czekoladowe, kokosowe, karmelowe, z odrobinkami karmela. Więc jeszcze chyba z orzeszkami. Przepraszam, patrz, pająk mnie chwycił. Mama się boi pająków, jakoś tego się nie boi. No, bo ten jest taki schudziutki. To co? Ja wybieram taki z karmelem. A ja mam czekoladowego. Ja mam o taki. A ja mam czekoladowy. Bardzo jest chyba najlepszy odcinek. Bo można by skarnie jeść słodycze. A karma psa i kota? To już najgorsze zjadła. To smakuje tak jak Twix.
A to jest po prostu takie zwykłe jajko. Ale takie jak masz, czy coś takiego? No. Kalinko, a ty masz? Ty masz trochę jak Milky Way. Słuchajcie, tak naprawdę są bardzo dobre, nie? Ja oceniam 1050, 1020. To dosyć wysoko oceniłeś. Matyldzia? Ja taką mocną szóstkę, dlatego że są dobre, ale takie zwyczajne. No dobra, no znaczy tak. Ja uważam, że Twixy są lepsze. Uważam, że Twixy są lepsze, więc daję taką szóstkę. Ale nie było źle. Będę sobie posłuchać, bo to akurat ja muszę. Wow. Dobra. Może to? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Po tych słodkościach, słuchajcie, mamy... Ja odpadam, nie. Kolejną rzecz, którą próbujemy, to jest... Hate bangers, tak, to są takie kule, zobaczcie. Które rozwalają głowę. Rozwalają głowę i będzie normalnie ogień leciał z tej głowy. Żartuję. To Halinka już spojrzała na mnie. Żartuję. Dobra. Ale rzeczywiście Próbujemy je. Ja lubię takie. Są o smaku kuli. Nie lubisz? Ale spróbujesz? Próbuję. Dobra. Bo tak wyprzedzasz. Dobra, proszę. Wyrzucimy jakąś karę dla ciebie. No, dobra. Są podobne do tych cukiereczków. Coś tak czuję właśnie. Otwieramy i zobaczcie, będziemy musieli ich jeść. O, one są takie malutkie. Zobaczcie, takie malutkie, jak to Coca-Cola. Jest zbudowany. Tu jest wybrakowany. Jeszcze Kalcia, pomóż. To dobrze, że miałam mniej chociaż. Czekajcie, dobra. No masz, Kala, ty masz jakiś taki biały. Najwięcej tego proszku będzie. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Kwaśne. I mózg rozwali. Mózg się rozwali? Moje policzki nie wiem. Słuchajcie, to one są chyba kwaśniejsze od tych jeszcze. Nie, bo jeszcze jest słodkie. Daj spróbować. Żartowałam. Ale moje słodkie. Karcia, jak? Pokaż głowę, czy ci nie pęka? Nie. A mi smakuje. Język się przyzwyczaja i później jest słodko, nie? Ja mam najwięcej proszku. I co? I tam gdzieś poleciał ten proszek? Ja mam najmniej proszku, ja nie to ten. Na początku kwaśne, później. Bardzo podobne do tych. Ja już zjadłam ten proszek cały. Bogdan, teraz nie jest kwaśnie, a teraz jest Coca-Cola smakuje. Na początku jest kwaśnie, a później smakuje Coca-Cola. Ja daję 8 na 10, bo bardzo mi smakowało. Tak? I w ogóle nie było kwaśne na kolor. Czyli te są mocniejsze niż te. I nikt z nas nie miał takich głowy. Może się to okazać. A ty masz czerwone policzki? Ojej! To pewnie przez tego cukierka. A ja? Eksplodowałam. A ja? Nietoperek nie ma. Nietoperek nie ma. To mamy głowy pająka. To czarownica ma. Dobra, a może teraz zęby? Okej. Robimy z siebie wampiry? Okej. One nie są kwaśne w ogóle. Nie są kwaśne? Nie. A ty już je jadłaś? Kiedy? Takie... Proszę, sztuczna szczęka dla pani. Sztuczna szczęka dla pani. Wiesz jak u dentysty. Dobra, i teraz ja. Raz, dwa, trzy. Mogę panią ugryźć. Spoko. Wychodzi ci dziąsło. Czekaj, nie. Dobra, jemy. Męciutkiem. No, odrobinę spadł. Męciutkiem. Męciutkie. Jeszcze raz zjesz. Słodziutkie. Ja nie jestem fanką żelek. Albo żelków. Ale fajnie są złe. Bardzo mi się podobają, bo wyglądają po prostu przesłodko. Zobaczcie, jak takie prawdziwe zęby. 1, 6 na 10. A 5. A ty? Ja mam taką minę jak on. Pokaż.
Super! Patrz, ty masz tyle samo zębów, tylko nie masz tych kłów takich dużych. Bo wampiry mają takie kły. O, tu masz, rzeczywiście, no. Ja w ogóle też mam. No, Kalinka, ile dajesz? Bardzo mi się podoba, daję dodatkowy plus za opakowanie, bo jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Daję... I to jest Dracula. Daję 2 na 10. O, to bardzo nisko oceniłaś. Nie. No, dobra. No, bo w ogóle twarde. Dobra, to teraz słuchajcie, oczy. No, możemy oczy, dobra. Takie oczka. A Matylda mi otworzyła i trochę polizałam. Nie można lizać czyjegoś oka. Dobra, nie polizała, ale zdrucnęła. Dobra, no to jest różnica. Uwaga. Aha. O, ty już jesz? W środku jest krew. Rany, Julek, w środku jest krew. Ludzka krew. O. Nie, nie mogę na to patrzeć, ja się tego boję. Właśnie go. No takie same. Słuchajcie, Kalince wyleciało trochę na stolik tutaj tej krwi. Po prostu w środku. Nie, ja mam krwi! Naprawdę wokół jest krwie? Krwie? No, spróbujmy może dzisiaj na kolację. Nie. Ona jest bardzo kwaśna. To jakiś sok porzeczkowy. Widzę się. To oko. Nie. Trzy oczy to nie jedno. To oko nie było smaczne. 3 na 10 daję. Ja daję. No. 6 na 10. Albo 7. Takie glutkowate, takie niefajne. Bardzo fajny wybór. A ja daję 5 na 10. Dobra, teraz byśmy zjadły coś, no. Może przegryźć trochę te słodycze. Wiem, coś co mi będzie na pewno super. Chipsy! Ojejku, jak się rzuciły się na te doszki. O! Te chipsy naprawdę bardzo lubię. Mnie bardzo to smakuje. Rzeczywiście zachowałyście się pod kory. No, położymy i pokroimy na stole i będziemy ją gotować. Mama. Mięsko pyszne. Zachowujecie się jak prawdziwe potwory halloweenowe. Kochanie, może zostawić nic na film. Teraz słuchajcie, otwieramy te. Już jest mi strasznie słodko. Mamy tak, bum, mamy dynię i powinniśmy mieć jeszcze nietoperza. Tu jest nietoperz. O. Mamy nietoperza, dynię i taka kolekcja, słuchajcie, halloweenowa. Dobra, proszę. Ty masz nietoperza, bo ty jesteś nietoperzem. Pokaż skrzydła w ogóle. Ale masz czadowe skrzydła. A najbardziej mi się podoba twoja dynia, która robi, zobaczcie. Bo Matyldzi ukradłam. Tak. Ja już otworzyłam. Proszę pani, chciałaby pani coś powiedzieć? Nie. Do widzenia. Do widzenia. Ja mam takie coś i to jest chyba po prostu taka czekolada z ryżem, tak sądzę. Tak? Nie, ona jest taki, jest takimi. O, ja mam żółtą. W środku dyniowa jest. O, ja też miałam chyba żółtą. Trochę było. O, ty masz takie zielone, co ja miałam. Przepraszam. Dobra. Dobra. Ja już nie czuję smaku po tych wszystkich słodyczach. Ale ja też nie czuję smaka. Ale to trochę takie Kinder Country, tylko Kinder Country. Ja też mam. A słyszycie? To strzela. Strzela. Wiedziałam. Żebym cię nie zastrzeliła, uwaga. No. No to co? To jest koniec już naszego odcinka. Bardzo dziękujemy, że z nami byliście. To był taki halloweenowy, słuchajcie, challenge słodyczowy. Tak. Możecie taki sam zrobić w domu, ze swoimi rodzicami na przykład, albo z koleżankami. No to co? Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Światła.